Jest decyzja lekarzy w sprawie przesłuchania Giertycha Roman Giertych w szpitalu. Jest zgoda lekarzy na przesłuchanie. Prokuratura otrzymała opinię lekarską zezwalającą na przeprowadzenie czynności procesowych z udziałem Romana G. Przekazała w piątek 16 października rzeczniczka prokuratury regionalnej w Poznaniu prokurator Anna Marszałek. Roman Giertych znajduje się w szpitalu w Warszawie, do którego trafił po tym, jak stracił przytomność podczas przeszukania jego willi w Józefowie przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rzeczniczka prokuratury regionalnej w Poznaniu prokurator Anna Marszałek przekazała, że śledczy otrzymali opinię zezwalającą na przeprowadzenie czynności procesowych z udziałem Romana G. Najprawdopodobniej czynności zostaną przeprowadzone na miejscu w szpitalu w Warszawie, RET, powiedziała marszałek. Co zarzuca się Giertychowi? Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w czwartek 15 października na polecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu grupę 12 osób zamieszanych w sprawę wyprowadzenia pieniędzy ze spółki giełdowej. Wśród zatrzymanych są biznesmen Ryszard K. i adwokat Roman Giertych. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podał w czwartek, że materiał dowodowy zgromadzony przez CBA wskazuje na udział zatrzymanych w procederze wyprowadzania środków ze spółki giełdowej, przywłaszczania tych środków, a także prania pieniędzy, chodzi o 92 milionów złotych. Jak tłumaczyła prokurator marszałek, po doprowadzeniu do siedziby poznańskiej prokuratury, podejrzani usłyszą zarzuty przywłaszczenia środków spółki i wyrządzenia jej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Zarzucanych czynów mieli dopuścić się w latach 2010-2014. Jak dodała, po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutów podejrzanym zostaną też podjęte decyzje w sprawie ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. Stracił przytomność w czynnościach w poznańskiej prokuraturze nie bierze udziału Roman Giertych, który w czwartek późnym popołudniem trafił do szpitala. Adwokat stracił przytomność podczas przeszukania jego willi w podwarszawskim Józefowie przez agentów CBA. Informacje te przekazała dziennikarzom jego córka, Maria. Stanisław Żaryn na Twitterze wskazał później, że stan zatrzymanego jest dobry. W piątek żona adwokata informowała jednak, że jego stan jest poważny.